Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na spóźnionych ulubieńców kwietnia. W kwietniu sprawdziły mi się 4 kosmetyki, wśród których są 3 nowości i już dziś wiem, że te nowości również będą moimi ulubieńcami kolejnych miesięcy, bo naprawdę faktycznie się u mnie sprawdziły. Chciałabym rozpocząć od kosmetyku, który jest u mnie już najdłużej, bo od kilku dobrych miesięcy, a mowa tu o miętowej masce firmy Queen Helen. Jest to maska do takiej cery tłustej, z trądzikiem, z rozszerzonymi porami, natomiast ja nie używam tej maski na całą twarz, tylko i wyłącznie używam jej punktowo i ona punktowo u mnie sprawdza się rewelacyjnie, ponieważ bardzo szybko wysusza wypryski i jednocześnie bardzo szybko łagodzi te zaczerwienienie, które jest zawsze związane z takim wypryskiem. Ta tubka ma 226,8 g maski tego produktu, a ja mam wrażenie, jakby w tą maskę była włożona, nie wiem, tona słodkiej mięty. Ona jest niesamowicie miętowa, bardzo fajnie odświeża cerę i myślę, że mogę każdemu, kto ma trochę więcej niż jeden lub dwa pryszcze w ciągu miesiąca, mogę serdecznie polecić tą maskę, bo jest naprawdę bardzo dobra. Przez to, że jest niesamowicie gęsta, jest bardzo wydajna, więc starczy Wam na pewno na bardzo długo. Znajdę Wam sprzedawcę jakiegoś takiego konkretnego na Allegro, bo cena waha się gdzieś około 20 zł, natomiast nie chciałabym, żebyście przepłacali zarówno za samą maskę, jak i za przesyłkę. Kolejny kosmetyk, który kupiłam również na Allegro i trochę pod wpływem YouTube'a, jest to puder ryżowy firmy Paese. Dawno tak dobrego pudru nie miałam, który utrzymywałby w ryzach mój cały makijaż. On jest bardzo biały i powiem szczerze, po nałożeniu go na twarz faktycznie widać, że jest biały, natomiast dosłownie po chwili bardzo fajnie jakby utlenia się z resztą całego make-upu i naprawdę świetnie to wygląda. Jedyny minus tego pudru, a może nie pudru, a raczej tego, w czym jest zamknięte, czyli opakowanie jest po prostu beznadziejne, bardzo wiele produktu niestety wydobywa się przy otwieraniu go i no trochę jest jakby marnowany przez to. Natomiast sam puder sam w sobie jest rewelacyjny. Kupiłam go i dopiero po tym, jak go kupiłam, zobaczyłam recenzję u Hani i pomyślałam sobie, że wreszcie, nareszcie kupiłam jakiś produkt, z którego będę zadowolona, bo z kolorówką u mnie jest naprawdę różnie, więc bardzo serdecznie Wam polecam ten puder. Kolejny kosmetyk jest to błyskawiczna odżywka do włosów, intensywnie namierzająca do włosów suchych, matowych i zniszczonych firmy Marion. Jest to odżywka dwufazowa. Ja w momencie, kiedy podcięłam moje zniszczone końcówki, które naprawdę były bardzo, bardzo zniszczone, w momencie, kiedy zmieniłam temperaturę na prostownicy, bo miałam wtedy nastawione na maksa, co jest u mnie naprawdę dużą zmianą, jeśli chodzi o pielęgnację włosów, pomyślałam sobie, że nie, faktycznie muszę zmienić tą pielęgnację włosów, bo nie będę je narażać na tak wysokie temperatury, jakie narażałam je do tej pory. I zaczęłam używać tej odżywki intensywnie nawilżającej. Używam jeszcze w międzyczasie również jakiegoś tam olejku arganowego i powiem tak, ja szczerze mówiąc nigdy w coś takiego nie wierzyłam, natomiast ja wcześniej miałam jedną odżywkę z Mariona na samym początku, jak zaczęłam nagrywać filmiki na YouTubie i to była moja jedna z ulubionych odżywek do włosów, natomiast ta jest moją kolejną odżywką z Mariona ulubioną. Zobaczcie, jak ona fajnie daje taki efekt takiej delikatnej mgiełki. Ona nie obciąża włosów i może ona jakoś tak spektakularnie ich nie nawilża, natomiast ja zauważyłam, że w ogóle wygląd i kondycja moich włosów bardzo się polepszyła od momentu, kiedy używam tej odżywki. Używam jej regularnie po każdym myciu, po tym jak wysuszę włosy ręcznikiem i te włosy są naprawdę rewelacyjne później w układaniu i w wyglądzie. I kolejnym kosmetykiem, ostatnim, jest też odżywka również do włosów, ale trochę innych, a mianowicie do rzęs. Mówię tu o odżywce firmy Lash Tonic. Ja używałam wcześniej innej odżywki do rzęs, która była ok, natomiast nie robiła takiego wow, jak robi ta odżywka. Ja tą odżywkę używam praktycznie za każdym razem przed snem. I powiem tak, smarowałam na początku całą nasadę rzęs od kącika do końca, natomiast od jakiegoś czasu nie smaruję już kącika, ponieważ w kąciku wyrosły mi rzęsy, których wcześniej w ogóle tam nie miałam i one mi po prostu gilgoczą. Są takie malutkie, białe. Natomiast miałam również przerwę w rzęsach. Po prostu brakowało mi tam rzęs, nie wiem, czy one po prostu wypadły, czy jak. Te rzęsy wyrosły. Ta odżywka sprawiła, że moje rzęsy u nasady są dużo grubsze, dużo gęściejsze.
i te rzęsy faktycznie rosną. One rosną tak, jakbyśmy po prostu użyły zalotki, bo one po prostu rosną w ten sposób do góry. Teraz zmieniłam trochę używanie tej odżywki, żeby ona mi starczyła trochę na dłużej. Używam jej tylko i wyłącznie tutaj w kącikach, żeby te rzęsy tylko rosły w tą stronę, żeby takie ładniejsze, może nie wachlarze, ale ładniejsze były po prostu. I generalnie, jeśli chodzi o wypadanie moich rzęs w ostatnim czasie, no to może wypadło ich w ostatnim miesiącu z 3, naprawdę góra 3 rzęsy. Na początku myślałam, że to jest może jakieś takie placebo kosmetyczne, ponieważ z tymi odżywkami do rzęs bywa różnie, natomiast raz ten kosmetyk dostał mi się do oka i wiem, że to nie jest placebo, nie jest to woda, czy jakiś tam po prostu jakiś tam zwykły żel. I powiem tak, będę używać na pewno do końca tej odżywki, bo ja generalnie widzę efekt. Zrobiłam w ogóle też zdjęcia przed i po, jak używam tej odżywki, chociaż ja cały czas używam jej, więc na pewno po tym, jak zużyję ją do samiutkiego końca, również Wam zrobię takie porównanie. Dlatego też odsyłam Was na mojego bloga, gdzie zobaczycie właśnie ten efekt. Mam nadzieję, że go zauważycie, bo ja generalnie go widzę, jestem z tych rzęs, z wyglądu tych rzęs zadowolona i nawet przy malowaniu rzęs tuszem widzę sporą różnicę od momentu, kiedy zaczęłam używać właśnie tej odżywki. Kochani, jeśli chodzi o moich ulubieńców, to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Sami widzicie, że tych ulubieńców nie było zbyt dużo. Ja generalnie mogę Wam wszystkie te kosmetyki polecić, zarówno tą maskę miętową, puder z Paese, no to już myślę, że to już nie trzeba polecać. Odżywkę z Mariona jest naprawdę bardzo dobra, tym bardziej, że ja mam włosy blond farbowane, więc te włosy są bardziej jakby narażone też na przesuszanie. No i odżywka Lash Tonic jest naprawdę rewelacyjna i serdecznie Wam ją polecam. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa!